Zagrywka Pyziaka z moim serdecznym przyjacielem, którego znam ile lat? No, za dużo. Karol Kłos, nasz środkowy. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Mocne słowo. No dobra, to mam cofnąć coś? Nie, super. Nie cofam, robimy. Nie cofam. Karol, jesteśmy po meczu z Meksykiem, w którym sobie pograłeś. Porozmawiajmy chwilę o tym meczu, bo nie wiem, czy, no szczerze powiem, zasługuje ten mecz na większe halo. Jedyne, co mi się bardzo podobało, że cała czternastka grała, chyba pierwszy raz, dawno już nie widziałem takiego meczu oficjalnego, żeby cały skład wszedł. To bardzo cieszy. Wszyscy poczuli boisko, pograli i myślę, że tyle. Robota została zrobiona i skupiamy się teraz na najbliższym meczu. Z całym szacunkiem oczywiście dla Meksyku, ale... Tak, znaczy to nie ujmujmy, to są mistrzostwa świata i są tutaj drużyny, które są z innej półki albo jeszcze dalej i też takie mecze trzeba grać, wygrywać i szybko wygrywać, cieszyć się grą, a to robiliście. Fajnie, że było widać uśmiechy w sumie po każdej akcji, może tam początek trochę nie wyszedł, ale jak weszli zmiennicy, to pokazali swoją jakość. No. Tak, dokładnie tak. Tak było. Ale ty czujecie się... Myślę, że to jest spoko, że akurat pojawiła się radość, no bo to jest i tak mimo wszystko granie o coś na Mistrzostwach Świata w grupie, a było tak troszkę bardziej, myślę, luźnie i to pewnie też kibice też czuli, się cieszyli razem z nami. W ogóle bardzo super, że dopisała cała hala, mimo że teoretycznie słabszy przeciwnik, ale bilety się rozeszły jak bułeczki i trener mógł was wszystkich zobaczyć też, no, debiut Mateusza Poręby, co też was cieszyło chyba najbardziej. Bardzo nas cieszyło, Mateusz zakończył mecz też, to też nas bardzo cieszyło. Dużo miał tych debiutów w tym roku, miał debiut w ogóle w kadrze, to pamiętam, za granicą, potem debiut w Polsce na naszej hali, a teraz debiut na Mistrzostwach Świata także. Szkoda, że w tym debiucie na Mistrzostwach Świata nie zagrał zagrywki pod siatką, bo by... Musiał coś tam pewnie wtedy. Czy nie macie ustaleń takich w kadrze? Są ustalenia, ale... Nie przy mikrofonie. Nie, myślę, że można powiedzieć. Tam jakaś pizza, kolacja. Chyba ostatnio nawet było tak, że okay. Ci, którzy pozagrywali czy poatakowali pod siatką, zaprosili nas na kolację i sobie usiedliśmy. Okej, dobrze. No, mistrzostwa trwają, jeszcze się na pewno spotkamy. Ja chciałem ci przypomnieć, a może i dobrze pamiętasz, 2018, gdzie miałeś problemy z kolanami, nie byłeś wtedy w składzie. Czy pamiętasz to i na przykład dzisiaj sobie powtarzasz, nigdy więcej takiej sytuacji, teraz jestem tu i teraz i zrobię wszystko, żeby dać maksa, żeby nie dopuścić, żebyś, nie wiem, 12 września usiadł i powiedział sobie, że masz coś do zarzucenia sobie? Ja myślę, że to była na pewno bolesna nauka, ale też bardzo, bardzo wartościowa nauka nie być w tym składzie, który zdobył 4 lata, 5? 4? 4, dobrze. 4, z igrzyskami się wszystko pokiełbasiło. 4 lata temu Mistrzostwo Świata i wiele mnie to nauczyło, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to nie są jakieś tylko takie błahe słowa. Ja do tamtego czasu praktycznie nic nie istniało oprócz siatkówki dla mnie i nie wiedziałem, że świat się kręci bez siatkówki, a tak jest, świat się kręci bez siatkówki. Oczywiście wszyscy teraz... Teraz się zaczął kręcić... Wokół siatkówki, u nas w Polsce szczególnie, i to widać, i nawet jak chodzimy gdzieś tam, wychodzimy sobie z hotelu nie na miasto, ale nie wiem, do galerii, czy na kawę, czy coś, to widać, że ludzie żyją tym i to wszystko się nakręca i to jest bardzo fajne, ale nawet jak wygramy, to jeżeli wygramy, jeżeli coś zdobędziemy, nie wiem, to będzie chwila i ludzie pewnie będą gdzieś tam, pójdzie w zapomnienie, a świat dalej będzie się kręcił, więc to jest ciekawa lekcja i ja tego doświadczyłem. Przy okazji się wyleczyłem i myślę, że bez tego, co było wtedy, nie byłoby mnie teraz tutaj, więc to jest spoko. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, no właśnie już w tej kadrze jesteś mistrzem świata z 2014, taki Mateusz Poręba, ty jako doświadczony środkowy, czy on się coś was pytał, tych chłopaków, którzy już osiągnęli trochę więcej od niego, czy macie w drużynie coś takiego, że
na pozycjach, ale nawet nie tylko, że się wspieracie, że wspieracie tych młodych, czy po prostu oni wchodzą do reprezentacji i w ogóle się nie pytają starych, nie szanują starych i robią swoje? Wchodzą jak po swoje, to młode pokolenie. Akurat Mateusz jest super chłopakiem, akurat, wszyscy są super chłopakami, ale Mateusz jest, tak chciałem powiedzieć, że Mateusz jest bardzo takim skromnym chłopakiem, bardzo grzecznym chłopakiem, posturą myślę, że nie jednego z nas, wziąłby dwóch i przestawił. Ale jest naprawdę bardzo dobrze wychowany, ale wchodzi jak po swoje i bardzo dobrze. I to jest fajne i też dlatego nas to cieszy, jak zdobywa punkty i całą drużynę gdzieś to też buduje, bo to są miłe momenty, myślę, dla niego, ale też dla całej drużyny. Wiesz, no można to odnieść też, to młody chłopak jest, tak jak ty z Andrzejem wtedy byliście w kadrze, dość młodzi, nazwijmy to, i ty też wszedłeś Andrzej jak po... Andrzej był stary. Dokładnie. I wszedłeś jak po swoje, przecież byłeś najlepszym blokującym mistrzostw. Także no, taki Mateusz jest też przyszłością reprezentacji. Ty już masz swoje lata, Bieniu ma swoje lata, no Kochan jeszcze nie ma. Chcesz kończyć wszystkim karierę? Nie, czemu Boże. Zawsze dziennikarze chcą wszystkim kim kończyć Jacy karierę? Jacy dziennikarze? I ci młodzi, nie, niech już wchodzą, niech oni chodzi już mi o to, Karolu, że przed nim... Wy macie bardzo dużo udowodnienia teraz w Paryżu i ja ci życzę, żebyś jeszcze za 4 lata udowadniał, bo fizycznie pewnie się nie czujesz staro i to jest najważniejsze, ale że przed nim, wiesz, rozpoczyna się ta kariera, żeby on był pewny i wiedział, no, to co powiedziałeś, wchodzi po swoje. No, ja ci tobie życzę, żeby nie wchodził tak po swoje, żebyś mu zamknął te drzwiczki. No. Nie, ja myślę, że to jest akurat... ja to przeżyłem, myślę, że ci młodzi, którzy wchodzą, też to przeżyją, że to jest tak naprawdę moment i na tych pozycjach myślę, że jest wiele przykładów, że jest się gdzieś tam na szczycie i moment i może tego nie być. Tak? Więc mamy tego świadomość, to tak szybko liga, reprezentacja, mecze, turnieje, to tak szybko pędzi, że naprawdę ciężko jest się utrzymać na tym topie, nazwijmy to. No, chyba teraz wydaje mi się, że jest takie pokolenie, które niczego się nie boi i w ogóle zero szacunku, może nie zero, tak, zero szacunku dla jakichś tam mocnych przeciwników. Nie wiem, ja pamiętam, że jak my mieliśmy okazję zagrać przeciwko Brazylii, to dla nas to było po prostu wydarzenie, tak, że oglądaliśmy gości, którzy zawsze nas ogrywają. Którzy nas wtedy ogrywali, ale też których my oglądaliśmy w telewizji, którzy byli jakimiś ikonami, a mam wrażenie, że teraz to młode pokolenie jest takie, że ono się tego w ogóle nie boi, nie? Że oni mają to jakby na wyciągnięcie ręki i jakiś taki krótszy dystans i oni w ogóle cieszą się tym, że mogą przeciwko nim grać i jeszcze są tacy zadziorni, że mogą coś udowodnić. I myślę, że to jest fajne, po prostu całe pokolenie się chyba zmieniło. Zmieniło tak? się, ale to ta taka właśnie generacja. No. Tak. Dobra, machasz mi tutaj... Z? Nie. Z teraz już jest? Tak. Machasz mi tutaj ręką, to zapytam się, Karol, Kłoś się zmienił. No, co tam jest na rączce? Tutaj tak. To uważaj, że cię postrzelę. Poczekaj, nie, najpierw pokaż, co tutaj jest. Nie. Co tutaj jest i teraz co? Przestań. Postrzelisz mnie. No dobra, czyli o tatuażach nie? Są, pojawiły się. Były w planach, w końcu było trochę czasu i mogłem coś tam wydziabać. No dobra, to nie koniec pewnie, co? Będzie więcej na pewno, bo to jest zaraźliwe. Obiecałem mojej mamie, że na twarzy nie będzie i na twarzy nie będzie. No dobra, no bo twój kumpel z pokoju, Kochan, ma trochę większy, tak? Ma większy. Dogonisz go? Dogonisz go w rozmiarze tatuażu? Wolę mniejsze, więcej. No dobrze. Co ci... Nie, no nie życzę ci na razie nic, bo się spotkamy. Będą 4 dni, a nawet prawie 5 przerwy, to myślę, że znajdziemy czas jeszcze, żeby sobie porozmawiać może o meczu z Ameryką. Trener przed chwilą... W dobrych nastrojach. Słuchaj, no czy będzie to... Trener powiedział, że idziecie po zwycięstwo, co jest najważniejsze. Czy, nie zdziwiło mnie to. Czy to, tak, czy to będzie wygrana, czy przegrana, to tak naprawdę nam nie zrobi krzywdy, bo idziemy do dalszej grupy. No i wtedy sobie może pogadamy coś o tym meczu. Ja, wiesz, ja ci życzę, żebyś grał w tym meczu, tak jak tutaj z kolegami z Meksyku. Na luzie nie, i na zabawie. Nie, dziękuję. Zawsze. Myślę, że już jestem chyba w takim wieku, że po prostu to granie w reprezentacji mnie cieszy i zawsze z tego czerpię. Jak mam siły, to czerpię z tego bardzo dużo radości i przyjemności. Chyba o to chodzi. No a chyba wszyscy czerpią, co? Bo widać, że od początku tej reprezentacji taka grupa i to nawet ta szeroka bardzo grupa, bo na lidze już w INL-u było widać po was, że jak tam trener by nie ratował składem, to te wasze cieszynki wychodzą naturalnie. Cóż mogę powiedzieć, bardzo mnie to cieszy. A kto wymyśla cieszynki? Tomek Fornal był takim przodownikiem i zawsze jego pytamy, co robimy. Ale czasami gdzieś to wychodzi też z grupy po prostu. Okej.
Karolu, czysta przyjemność jak zawsze. Dziękuję Ci bardzo i odpoczywaj teraz i do zobaczenia. Do zobaczenia.